Witam wszystkich serdecznie. Witam Cię, Irku. Dzisiaj mamy Witam. 11 kwietnia 2021. Zaprosiłem Cię znowu, żebyśmy porozmawiali o pandemii, o tym, co będzie się, co się zdarzy, tak, za kilka dni. No i chciałbym zapytać Cię, jak Ty to teraz widzisz? Bo zobacz, zmienia się to po świętach, dalej mamy twardy lockdown. Jak myślisz, kiedy dzieci wrócą do szkół? Kiedy ten lockdown się skończy i czy szczepienia przede wszystkim idą w odpowiednim tempie. Nie. Także słucham Ciebie. Powiem Ci szczerze, że wiedziałem, że o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, zresztą jak co tydzień. Myślałem, że to będzie wyjątkowo nudny program, no po coś tutaj się zmieniło, że będziemy dalej, wiesz, na ten biedny rząd najeżdżali, o Boże, jak jest źle, no nie. No ale jest kilka rzeczy, które warto by wysłuchać z tego tygodnia. Tak jak, nie wiem, czy Państwo, kto oglądał, to pamięta, tydzień temu powiedziałem, że rządowi z wielką pomocą przyjdą statystyki świąteczne, a więc mamy wszystko pozaburzane. Tak naprawdę nic nie wiemy na pewno w stosunku do tego, co było. Następny tydzień pokaże, czy nam spada, czy nie spada. Jedyny taki twardy dowód, który ja na dzień dzisiejszy traktuję poważnie, to jest liczba hospitalizacji, która zaczęła spadać. No to już wygląda na to, że jest w miarę jako tako. Znaczy w miarę jako tako, jeżeli wiesz, na szafocie stoisz i ci głowę ścinają i ci czoło otarli, no to właśnie tak jest jako tako, no nie? Dalej jest tragedia, dalej jest bardzo źle, no ale tak jak nasz rząd zapewnia, coś tam się niby zmieniło. A co ja chciałem takiego wyłuskać, wiesz? Najpierw to coś, co mnie wkurzyło strasznie. Strasznie mnie wkurzyło. Słucham? Co to było takiego? Opowiadaj. Oj ty, tak mnie wkurzyło. Po prostu usłyszałem to z kilku ust. Gość za gościem, wiesz, takie rzeczy mówił. Mówił to nasz kochany premier. Za chwilę pan minister w całkiem innej sprawie użył tego czegoś. Zaraz dojdziemy, co tam użył. Później jeszcze za chwilę chyba ten pan Dworczyk wyskoczył z tym samym tekstem. A to, co mnie wkurzyło, to jest takie fajne słówko już. Już. Panowie chyba poszli na jakieś szkolenia z PR-u. No i wszystkie, wiesz, na początku tego tygodnia spotkania odbywały się tak. Już 15 maja będziemy szczepili w samochodach. Już na koniec drugiego kwartału będziemy mieli zaszczepionych kogoś, no nie? Te informacje tak prawidłowo, obiektywnie, wiesz, gdyby były przekazywane, to powinny być przekazywane tak. Rodacy, bije się w piersi. No spierdzieliliśmy, ile tylko wlezie. Staramy się. No kurczę, blade, no wreszcie, nie wiem, nie umiemy tego robić. No ale dobra, spróbujemy w tych samochodach szczepić jakoś tam. Ktoś pojedzie do Paryża, popatrzy, jak to Francuzi robią. Wyślemy może delegację jakoś, wiesz, i niech zobaczy, jak te Anglicy ogarnęli. Wiesz, takie coś podobnego zrobimy, zresztą filmiki są w internecie, to pooglądamy. A więc przepraszamy Was bardzo, jakoś to już będziemy od tego 15 kwietnia próbowali uruchomić. Lepiej, gorzej, może jakoś wyjdzie. A oni co? Już od 15 kwietnia, maja, przepraszam, maja, bo to maja, będzie wielki sukces, proszę Pana. Kurczę, ja sobie liczę na palcach 40 dni. 40 dni, żeby uruchomić jakiś tam kolejny etap szczepienia, gdzie wszyscy wiedzą, że trzeba szczepić natychmiast, no nie? I to słowko już, zwróćcie na to uwagę, sprawia wrażenie, że już za chwilę, już za momencik, już się witamy z gąską. Ale poczekaj, poczekaj, może oni ćwiczą wymawianie ży i szy, bo wiesz, niektórzy mówią przez szy, już, tak, albo no, ży. No możliwe, wiesz, ale to jest typowa zagrywka, wiesz, propagandistów już wiesz, nie żartując sobie z tego, sprzedają ci towar nieświeży, stary, byle jaki, ale z dopiskiem już ty, już naród słyszy już, ty, już jest fajnie. Ale to poczekaj, nie? To słuchaj, to już będą respiratory te od ministra tego byłego. Tak, dokładnie wszystko już, no nie? Aha. I dzisiaj na przykład ja sobie oglądam telewizję tak z nudów, no bo mam inne zajęcia, to tam czasami włączę, bo i nie oglądam i widzę, że się zebrało chyba w Częstochowie, jeśli dobrze kojarzę, jakieś setki, jak nie tysiące motocyklistów, no nie? No czemu oni tam przyjechali?
Że oni tam przyjechali dlatego, że rząd mówił, ludzie, słuchajcie, no zaczęło się przełamywać, jest dobrze, no nie? Siedźcie w tych chałupach, jak będziecie siedzieli w tych chałupach, no to będzie jeszcze lepiej. Może za 2-3 tygodnie będzie jakiś przełom. Obserwujemy, siedźcie w chałupach, nie wysiadajcie. A co rząd mówi? Już jest dobrze. Ale, już jest lepiej. Ale poczekaj, ale jak jest dobrze, jak mówią, że jest jednak źle, bo no, zobacz, bo zamykają szkoły. Mówię, że mnie wkurzyła, no dlatego ci mówię, że mnie wkurzyła ta zagrywka, wiesz, PR-owska, bo no na pewno dostali szkolenie z jakiegoś PR-u, przyszedł jakiś mądrala, wiesz, i ten mądrala z tego PR-u zaczął im opowiadać, że róbcie teraz tak i tak, to nie? Nim się ludki połapił, że to już to jest za 3 miesiące, no to coś się tam może zmieni, może coś zacznie spadać i wtedy będziemy wszyscy krzyczeli, o jak wspaniale spada, rząd był skuteczny, najpierw skutecznie zrobił 35 tysięcy zachorowań, a teraz skutecznie obniżył do 29 tysięcy zachorowań. No to mnie wkurzyło, wiesz, bardzo. Druga rzecz, która mnie bardzo wkurzyła, w tym samym wątku, no to wiesz, no nasza propaganda słynie z tak zwanych wrzutek, no nie? No i zobacz, jakie my wrzutki mieliśmy w tym tygodniu. No, czy po raz kolejny dyskusję o pierwszeństwa pieszych na pasach, no nie? Ale to od czerwca pieszy... dopiero. Słucham? To od czerwca dopiero ma być podobno pierwszego, tak? Jakie od czerwca dopiero ma być? Już od czerwca. A, no tak, faktycznie. Już jest. Od czerwca, no nie? Liczysz sobie na paluszkę zaraz, ale jaki już? No. Ale kurczę, to już było, pamiętasz? 30, 60, 80 dni, panie, jakie już, no ale nie? Nie, bo ty źle patrzysz na to, bo to zobacz, ale to już było, wiesz, i oni sobie tak śpiewają. Dobra, nie? Ale popatrz na to, co się dzieje, no nie? Później, od dzisiaj, od rana jakieś wesele rozgonili. O niczym innym nie mówią we wszystkich telewizjach, tylko policja, raptem, wiesz, przy policji była jakaś kamera, raptem, wiesz, robią, rozgonili wesele. No to są najważniejsze rzeczy w tym kraju. A już w ogóle, wiesz, połamało mnie całkiem, to czy pies ma chodzić na smyczy, czy w kagańcu, czy bez kagańca. Jakby nie mogli tego, wiesz, jakby nie mogli sobie po prostu cholera darować, no nie? Ale o czym mają mówić? Efekt jaki jest? Kilkaset ludzi, wiesz, pod Częstochową na motocyklach stoi. Widziałem dzisiaj zdjęcia spod zoo w Warszawie, też mi tam gdzieś przeleciały, no nie, tłumy ludzi, po prostu tłumy, wszędzie w turystycznych miejscach po prostu tłumy. Dlaczego tłumy? No bo już jest po kłopocie, już to jest opanowane, już jesteśmy zaszczepieni, ty wszyscy już jesteśmy zaszczepieni, już za pół roku będziemy zaszczepieni, nie, słyszymy już. Co prawda my jeszcze nie, ale oni pewnie już tak, już oni mają odporność, mamy stadną, no nie. Ja jeszcze ten jedyny, co nie jestem zaszczepiony, tak sobie każdy myśli tam w tej swojej głowie, no nie. Ale już jest dobrze, no bo rząd mówi, że już, no nie. No już tak. Także to mnie bardzo zdenerwowało, bo to jest, wiesz, pompowanie kolejnej liczby niemożczyków. No mówmy po prostu po imieniu, wiesz, no, bo to się wszystko przekłada na liczbę zmarłych. Jak jesteśmy w tej kategorii liczby zmarłych, to jeśli pozwolisz, na sekundkę się zatrzymam tylko na tych przejściach dla pieszych. Jako że to jest moja działka, ponieważ jestem drogowcem, a więc sprawy bezpieczeństwa są mi szczególnie dla mnie ważne zawodowo, a więc wiesz, no oprócz tego, że prywatnie jako to, kierowca... Możemy ten, Irku, ten temat zostawić na później, na następny odcinek? Proszę ciebie bardzo. Zostawmy ten temat, żeby tutaj nie przedłużać, nie? A ten temat drogowy odnośnie tego, bo to jest bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że moglibyśmy z tego zrobić osobny odcinek, dobra? Dobra, okej, okay, zostawiamy to. A więc wiesz, psy, nie psy i inne takie rzeczy. A jaka jest prawda, wiesz, no bo kurczę, gdyby oni mówili, że już, no to ja bym im podarował, gdybym wiedział w tej głowie, no nie, że to zmierza wszystko w dobrym kierunku, no to bym przymknął oko, no dobra, trzeba tam ludziom dać trochę, wiesz, jakichś dobrych informacji, niech se walą już, no nie. Ale jaka jest prawda? No, ponieważ na potrzeby naszych tutaj spotkań, ale tutaj ze zwykłej babskiej ciekawości, wiesz, śledzę te wszystkie rzeczy na co dzień, no to na dzisiaj mamy taki wykresik dotyczący szczepień. Czy możesz to jakoś wrzucić? Już, poczekaj. To za momencik spróbuję wrzucić, a ty mów, dobra? Okej. Okay. To jest taki wykres pokazujący, jak my stoimy ze szczepionkami. Ja go sobie u siebie rozwinę i go będę widział. Jak my stoimy ze szczepionkami ogólnie?
Okej, okay, tutaj wrzucam tak na nas, zarzucę, żeby naszych twarzy nie było widać teraz, ale będzie widać. Dobra, możesz mówić. Dobra, no to ja jeszcze sobie u siebie raz rozwiję. I teraz zobaczcie, co my mamy, no nie? No bo tak, słyszymy, że trzeba szczepić, 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 ile się tylko da szczepić, no nie? Zobaczcie na 1 kwietnia, ile było szczepionek w magazynach. To znaczy rząd nasz kochany pokazuje, że w magazynach ma ścisłą rezerwę 400 tysięcy szczepionek na drugie szczepienia, no nie? Za to całkowicie pomija sytuację, że są szczepionki w toku, wysłane i tak dalej. Ale te szczepionki są niezużyte, a one są przede wszystkim niezużyte, dlatego że system rejestrowania jest kulawy, zapisuje nie tych, co trzeba, nie tamtych, co trzeba, a przede wszystkim nie chce zapisywać, dlatego że wiesz, można zapisać konkretny rocznik, a innych roczników nie można zapisywać. No i dzięki takiemu podejściu do sprawy nam na okrągło liczba szczepionek na magazynach ogólnie, wszędzie, gdzie tylko można to zmagazynować, rośnie. I proszę spojrzeć na to taką szarą tabelkę. Niewykorzystane dawki na 1 kwietnia 1 800 000. Czy wiecie, że 1 kwietnia mieliśmy 1 800 tysięcy szczepionek? Ale to wiesz, powiedzą, że to jest tak dla rezerwy bezpieczeństwa w razie coś tam, nie? Nie, te coś tam to jest 400 tysięcy dla bezpieczeństwa. Na co A cała reszta to jest jeden wielki burdel, bo tu już nawet nie baragan, tylko to jest burdel. Potwierdzone dostawy na kwiecień, no jakbyś mi chciał powiedzieć, że jest dla bezpieczeństwa, bo nie będziemy mieli dostaw w kwietniu, no to dostawy w kwietniu, widzisz pod spodem, 5 350 tysięcy. Widzisz to? Ale to potwierdzone, to jeszcze nie przyszło, wiesz, oni nie są pewni, że przyjdą. No. Ale jak są potwierdzone, to przyjdą, no jakoś do tej pory jakoś przychodzą. No, a jakby nie przyszły, to co? Teraz słuchaj, tego 1 kwietnia do wczoraj, czyli do 10, wyszczepiliśmy tylko 1 214 000. 600 tysięcy jeszcze jest, no nie? A następne będą za chwilkę przychodziły. Niewykorzystane dawki na dzisiaj, no bo w międzyczasie poprzechodziły, to jest 1 459 000. Dostawy, które jeszcze w kwietniu spłyną, to jest 4 475 000. I teraz słuchaj, to jest bardzo ważne. Obecne tempo szczepień siedmiodniowych to jest 124 tysiące. A żebyśmy te szczepionki zużywali tak, jak one do nas przychodzą, powinniśmy szczepić dokładnie dwa razy tyle, czyli 282 tysiące ludzi. Jeżeli tego nie będziemy robili, to przewidywany stan zapasów na koniec tego miesiąca to będzie 3 323 tysiące szczepionek. Ale będziemy czuli się bezpiecznie przecież. Ale zobacz, rząd powiedział, że aptekarze będą szczepić teraz, że nie wiem, kto tam jeszcze no będzie szczepił. No tak, no słuchaj, no to jest ta pierwsza część, to jest ta pierwsza część mojej opowieści pod nazwą już. No właśnie, ale już, zobacz, aptekarze, już. Zobacz, nauczyciele będą szczepić. Zaraz uczniów nawet zobaczysz. Zostaną przeszkoleni tak. Nauczyciele i na przykład, jeżeli jesteś, nie wiem, biologii będziesz uczył, tak, to będziesz miał obowiązek robić szczepienia uczniów w szkole. Tak, słuchaj, już samochody, już, to wszystko już, no nie, ale jeżeli popatrzysz na terminy, kiedy to wprowadzają, to taki już nie za bardzo, bo to za miesiąc dopiero będzie. Poza tym rozmawiamy, wiesz, o wielkim Wi-Fi, szczepionkę, no nie? Trafiło mi się 2 lata temu wylot do Afryki w takie miejsca, gdzie jeszcze nie byłem, a więc postanowiłem się zaszczepić tam na miejscowe różne choróbska, wiesz, tak na wszelki wypadek. Wyobraź sobie, jednego dnia 4 szczepionki zaliczyłem, no bo można było tyle przyjąć. One to tam wziąłeś na już. Nie konfliktują. Jedna w prawą rękę, druga w lewą, jedna w prawą udo, druga Irek, w lewą udo. Ale wziąłeś na już te szczepionki, nie? No tak, poszedłem, po prostu wziąłem, wiesz, no bo szczepią, tu się da szczepić, wiesz. A my tutaj ze szczepienia robimy jakieś, nie wiem, mistrzostwo świata, wiesz, pielęgniarki będą szczepiły. Nie jest problem w tym, kto będzie szczepił, gdzie będzie szczepił, bo szczepić to kupa ludzi, wiesz, potrafi, nawet ja potrafię zastrzyki robić. Zdarzyło mi się kilka razy, wiesz, porobić zastrzyki. Problem jest w niewydolnym systemie informatycznym. Problem jest w tym, że tym wszystkim zarządza jakiś mityczny centralny system, zamiast oddać to tak, jak tyle razy postulowałem, dla samorządów. Samorządy by to pewnie scedowały na lekarzy rodzinnych. Lekarze rodzinni by to rozprowadzili, wiesz, w trymiga i raz, dwa, trzy. No bo umówmy się, że tego szczepienia to nie są jakieś straszne rzeczy, te szczepienia. No, nikt nie mówi, no nie wiem, wiesz, że ja są pracuję straszne. W takim zawodzie. Słucham? Nikt nie mówi, że są straszne rzeczy. No chłopie, no kurczę, no to spójrz na tą tabelkę, jak się te szczepionki odkładają. Te szczepionki to się od marca odkładają. Nie wykorzystujemy szczepionek, wiesz.
Ktoś, nie przywołam, kto zrobił taką analizę, że każde 100 tysięcy szczepionek dziennie z niezaszczepionych to jest 15 zmarłych, tak to się przekłada. Ale Nicho, no nie? Słuchaj, ale wiesz skąd, może to wynika z tego, że ludzie się nie chcą na tą AstraZenecę szczepić, wiesz, bo tutaj taka afera wyszła i tak dalej. A ty, no pewnie, jedni się, jeszcze raz przypomnę nasze rozmowy wcześniejsze, najpierw się nie chcieli szczepić Pfizera, bo to wiesz, geny zmieniały i ze świńskim ogonem i z ryjem będziemy chodzili. Raptem się okazało, że jakaś AstraZeneca weszła i jakieś zakrzepy może robić albo nie robić. Wszyscy natychmiast stwierdzili, że Astry nie chcą, tylko będą z tymi jednak ryjkami chodzili, wiesz, zaryzykują te ryjki i biorą te genetyczne szczepionki. Ty, to nie o to chodzi, ten nie chce, następny, kto wchodzi do gabinetu, ten się szczepi. Ale był ten pan na H, taki wiesz, polityk, ostatnio też jakaś afera była, że się zaszczepił. Który się zaszczepił? Ten 2050 czy jakoś tak, on tam wiesz. A, ten, jak mu tam, ten nowy, weź mi przypomnij nazwisko. Bo... Hołownia. Hołownia. Ty, no niech się, chłopie, no dla mnie to wszyscy się powinni Ale szczepić. Ale afera się od razu zrobiła, bo się zaszczepił. A ty tutaj chcesz, ty aferę, słuchaj, aferę ty chcesz tutaj wkręcać pisowcy. Następną aferę, no, zrobisz, doprowadzisz do sytuacji takiej, że tutaj kolejek nie będzie i będzie, wiesz, różne Irek, sytuacje. Aferę robią pisowcy, już mówiąc wprost, no nie, dlatego, że im też się system sypie, oni po prostu nie potrafią się z tym ogarnąć, a więc wszystko, co się tylko da wyciągnąć, a więc kagańce dla psów, jakieś wesele rozgonione, jakiś pan na H, no nie, to wszystko robią z tego tragedię. Tylko po to, żeby nikt nie mówił o stanach szczepionek. Żeby nikt nie mówił, jak te szczepienia, wiesz, fatalnie idą. Bo one idą fatalnie, wiesz. Czy to jest po prostu tak zwany fatalnie. Temat zastępczy. Temat zastępczy i tyle, jak to się mówi. Tak jak do tej no pory, oczywiście, wiesz, no ja będę chłopu żałował, że on się zaszczepił. No daj ty spokój. Ale on miał kolejkę, szczepionek. Wiesz, o co chodzi. No. Ty, ale jako kolejkę? Jak na początku mieliśmy 10 szczepionek, czy tam powiedzmy 10 tysięcy i w to 10 tysięcy się wepnęło w kolejkę 5 czy 6 osób wkręconych, wiesz, w jakąś aferkę, wiesz, i się zaszczepiło, no to się wkręciło. Chłopie, dzisiaj mamy tych szczepionek tyle, że za chwilę je będziemy wyrzucali, wiesz, do Wisły, żeby gdzie się schować, żeby gdzie się popakować. A więc każdy z ulicy, nie tylko pan H, ale cały jego sztab, cała jego rodzina, wiesz, te 3 miliony szczepionek powinniśmy wyrzucić w ciągu dosłownie tygodnia, dwóch. A może wiesz, o chodzi jeszcze o co innego tutaj. Daj mi coś powiedzieć jeszcze, wiesz, mój ogląd sytuacji jest może taki dosadny, dlatego, że ja pracuję w branży, gdzie logistyka jest rzeczą najważniejszą. No u nas nie ma to i tamto, wiesz, u nas się wozi dziesiątki tysięcy ton, wiesz, z takiego dnia roboczego, dobrego, to szacuję, że wiesz, 30-40 tysięcy ton towaru przelatuje, wiesz mi, przez budowę na... Tysięcy? Tak, tysięcy. Możesz to sobie przeliczyć na pociągi. No tak, no to jest drogownictwo, wiesz, to nie ma to tamto, wiesz. Kosmos. Jeżeli masz na przykład zrobić 1 milion ton nasypów, a 1 milion metrów sześciennych nasypu, a metr sześcienny piasku waży 1,7, to już masz 1,7 milion. Ale Irek, podzielka na 365 dni w roku i dostajesz takie liczby, że ci panowie nasi od szczepionek to tylko by przysiedli, wiesz, i wiesz, kalkulatory by się im pokończyły i nie wiem, na czym oni by liczyli. Dla nas to jest chleb powszedni. To widzisz, to może to tam kto inny powinien zarządzać na górze, widzisz. No, no to przecież cały czas mówię, że tam zarządzają amatorzy, wiesz. No zarządzają amatorzy, którzy bladego pojęcia nie mają o logistyce, wiesz, w dużych ilościach. No dlatego ja mam do tego taki dosadny stosunek, wiesz, bo to są tak proste i tak banalne rzeczy. Tyle tylko, że trzeba zrobić łańcuszek odpowiedzialności od góry do dołu. Pchać na poziomie rządowym te szczepionki, wiesz, według rozdzielnika czy bez rozdzielnika, tak jakie mamy, wiesz, na dół. A na dole w każdym powiecie, czy tam w każdym województwie, a później w każdym powiecie siedzi kilku panów i to rozdziela. Tu rozdziela, tam rozdziela, jeszcze tam gdzieś rozdziela. Ale my mamy inaczej, wiesz. Myśmy stworzyli mega doskonały, wspaniały system informacyjny, który ma bazę, wiesz, wszystkich Polaków w swojej bazie, no jeżeli do tej bazy się nie zapiszesz, no to nie zostaniesz zaszczepiony. Kapujesz? A ty na przykład się nie zapiszesz, bo ty jesteś styl młody, no to nie zapiszesz. A szczepionki leżą, no nie? Znaczy, a mówisz ty, ja ze swoją żoną, ze swoimi sąsiadami, wiesz, z połową mieszkańców Lublina pewnie i nawet by, wiesz, nawet tyle by nie ubyło tych szczepionek. Ale słuchaj, ja swoją oddałem. A, bo ty jesteś płaskosiemiec.
Nie, bo ja słuchaj, stwierdziłem, że skoro wiesz, są ludzie bardziej potrzebujący, to ja w imię, no wiesz, sprawiedliwości społecznej oddałem swoją. Powiedziałem, że ja I nie bardzo chcę, żeby słusznie to nie działo. postąpiłem, postąpiłeś, jak tych szczepionek było 10 tysięcy. Teraz jakich jest, wiesz, pełno, ile tylko wlezie, jeszcze raz sobie spójrz na ten wykresik, no to bez sensu jest oddawać. Trzeba się jak najszybciej szczepić, szczepić, szczepić. Słuchaj, no tak nie chciałbym, żeby to uciekało w jakieś żarty. No po drugiej stronie tej barykady leży 750 nieboszczyków dziennie, no nie? I jeszcze przez najbliższy tydzień taki poziom umieralności, jeżeli prawdą są te zmniejszające się ilości zachorowań, no to pamiętaj, że hospitalizacje idą 7 dni po zachorowaniach, a zgony idą 14 dni po zachorowaniach, tak mniej więcej. A więc patrząc jeszcze takim wskaźnikiem, jeszcze w tym tygodniu powinno być, jeżeli nas nie robią balona, powinno być po 700 albo i więcej osób, no nie? Później zejdziemy na 600. Urządza cię to? Znaczy urządza, no będzie mniej po prostu, tak? To lepiej, tak, że jest mniej. No jakie Ale lepiej, człowieku, 600 osób dziennie, wiesz, umiera. Powinniśmy normalnie, szczepić, normalnie szczepić, umiera szczepić. kilka tysięcy przecież dziennie na wszystkie inne choroby, na inne tam dolegliwości, że tak powiem. A ty myślisz, że oni dzisiaj nie umierają? Oni się nie mają gdzie leczyć, ci No ludzie. Wszystkie tak, szpitale są zawalone zgadza się. COVID-em. No nie, no bo nie walczymy z tym COVID-em, nie ograniczamy tego COVID-a, wiesz. Wszystko jest pozatykane, cała służba jest zatkana, a ta służba zdrowia, jakbyś tego COVID-a im dzisiaj zabrał, no nie, to oni się wszyscy po kolei, jak jeden mąż, kwalifikują na 3 miesiące, wiesz, na urlop jakiś, wiesz, odpoczynkowy, a połowa też jeszcze będzie miała stres pourazowy i po psychologach będzie latała, wiesz. No nie jest, naprawdę nie jest dobrze. No dobrze, to Słuchaj, jak myślisz, do jeszcze ci majówki wysłałem. posiedzimy? Myślisz, do majówki posiedzimy w domu, czy nie? Jeszcze No nam właśnie, udało się. wysłałem ci jeszcze takie zestawienie, ile jest w których województwach. Nie wiem, czy możesz teraz to wrzucić. No teraz, teraz już nie bardzo, nie? To wiesz co, to ja się zaposiłkuję tutaj u siebie i zaposiłkowany zaraz to szybko opowiem. To pewnie To tu. powiedz może Słuchaj, no źródło, mamy jakie taką źródło jest? sytuację, Jakie tak? źródło, jest, powiedz, skąd taka informacja? Słuchaj, to jest taka mapka na Interni. Aha, okej. Koronawirus w Polsce, zakażenia i zgony, dane dzienne, no nie? Okej, czyli na Interi, tak? Na Interi, to jest z Interi Okej. materiał. I teraz mamy takie województwa, gdzie tego jest dużo, czyli warszawskie i śląskie. Później, gdzie jest tego też dużo, ale troszkę mniej, ale dużo, czyli Małopolska, Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie. No to jest po prostu taki pas przez środek Polski. Z tego pasa to się wyłamuje tylko polskie. Ale mamy to właśnie to, na co zwróciłem uwagę. Mamy takie województwa jak lubuskie, pomorskie, czyli na zachodniej granicy, gdzie w lubuskich mamy 514 tylko zachorowań, w pomorskim 701. I mamy drugą granicę, praktycznie całą wschodnią granicę i trochę północnej, czyli warmińsko-mazurskie 409, podlaskie 349, lubelskie 661 i podkarpackie 749. No zwróć uwagę, że tutaj ta sytuacja wygląda już tak, jakby troszkę była przełamana. Jeżeli wierzymy, że te dane są prawdziwe, no nie, to myślę, że jeszcze powinniśmy poczekać z tydzień, aż te dane się uwiarygodnią i te zakażenia jeszcze pospadają, bo jak zaczęły spadać, to będą spadały. A dlaczego będą spadały? No dlatego, że tam, gdzie ten wirus grasować zaczął na taką skalę, to były miejsca, gdzie ludzie wcześniej nie chorowali, a więc nie mieli tej swojej odporności. No w tej chwili wszyscy w kółko się już wychorowali, a więc w tych, wiesz, takich miejscach szczególnie zapalnych, te 70% jakoś jest osiągnięte, plus szczepionki, które w międzyczasie tam zaczęły krążyć, plus ludzie się zaczęli pilnować, no bo w takich miejscach dużo ludzi umiera, a więc tam ta dynamika spadku może być duża. No w każdym razie mamy te wschodnie województwa i zachodnie. No i w tym momencie cały wysiłek naszego rządu to powinien pójść na to, o czym mówiłem trochę wcześniej, czyli jeszcze sekundkę poczekać, a później zacząć atakować gniazda tego wirusa. No bo nie chcę skłamać, ile ludzi jest w warmińsko-mazurskim. 1 200 000 czy po 2 miliony jakoś tak ludzi. A tam mamy 500 tylko przypadków. No to To niedużo w jest drobiazg. porównaniu z ilością ludzi, To jest tak? drobiazg.
Tak. I założę się na dodatek, że te przypadki w większości to są na przykład w Olsztynie, no nie? Jeżeli to oczyścisz z dużych miejscowości, z kilku większych miejscowości, gdzie ten wirus jest, to okaże się, że na całej reszcie województwa tych przypadków to może jest 100, może 150. Na dodatek też zakładam, i to z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jak jest jeden chory, to wokół niego jest chora rodzina i ktoś tam jeszcze, no nie? A więc to są gniazda, no więc... To, co mówiłem już poprzednim razem, w tym momencie powinien zmasowany atak pójść na wyduszenie tego koronawirusa w mniejszych takich ośrodkach, w mniejszych miejscowościach. Tym muszą zarządzać specjaliści na bazie województwa, więc miejsca, które trzeba zaatakować szczepionkami, no po prostu trzeba takie miasteczko, gdzie tego jest sporo, w ciągu jednego dnia wziąć i wyszczepić. Szczepionek mamy pierdyliony, wiesz, możemy brać z magazynu i szczepić. Tam, gdzie mamy jakąś mniejszą miejscowość, pojedynczy przypadek, wojsko, policja, straż pożarna, co se chcesz, otoczyć to kordonem, postawić czarną flagę, 2 tygodnie pilnujemy tego miejsca, no nie? Jeżeli się pojawi gdzieś obok, robimy dokładnie to samo. No dobra, okej, okay, czyli wracamy... sanitarne. Czyli wracamy robimy... do tego, co cały czas mówiłeś do tej pory, tak? Jest ognisko, uderzamy w ognisko, żeby to ognisko zlikwidować, tak? Jak najszybciej. Tak, i tyle, tylko no. pamiętaj, najlepsza metoda zarządzania to się nazywa kij i marchewka. A super jest wtedy, kiedy marchewki jest dużo więcej od kija, więc teraz marchewka, bo mówiliśmy o kiju. Po prostu puszczamy gospodarkę tam, gdzie można. Ale jeżeli jak? Wiesz, jakiś powiat wie, że u niego jest czysto, no to puszczamy powolutku, otwieramy knajpy, otwieramy, wiesz, bazę hotelową, otwieramy szkoły, otwieramy przedszkola, przy czym wisi taki topór nad tą społecznością, że jeżeli tam się pojawi jedno, drugie, trzecie zakażenie, czyli ludzie się nie będą pilnowali, no to natychmiast powrotem to wszystko zamykamy. Wiesz, co się stanie? Ludzie do lekarzy nie będą chodzili w ogóle. Będą w domu co umierać. Nie będzie? Nie będą do lekarzy chodzili, będą w domu sobie umierać, żeby nie narazić reszty społeczeństwa. Nie, nie będzie tak, wiesz, nie będzie, to jest jednak taka choroba, która kosi, a więc każdy, kto poczuje, że to ma, to wiesz, będzie w te pędy leciał po ratunek, no bo tu nie ma na co czekać po prostu, no nie? W każdym bądź razie, jeżeli nie zaczniemy stosować takiej technologii, że same społeczeństwa lokalne bronią się, jeszcze raz powtórzę, nie mylmy dużych skupisk z małymi skupiskami, bronią się same, wiesz, przed tym koronawirusem, w nagrodę dostają to, że mogą całkowicie normalnie funkcjonować, no pojawia się jakiś przypadek, to te społeczeństwa same go izolują, same dbają o tych ludzi, przecież to nie jest żaden wstyd zachorować, wiesz, to nie jest jakaś choroba weneryczna czy coś innego, wiesz, no to jest czysty zbieg losu. Na początku różnie to było, wiesz, były różne takie przypadki. No tak, ale już oswoiliśmy tą chorobę, już wiemy, co to za choroba, wiesz, już nie musimy jej się bać, wiemy, że trzeba poczekać 14 dni i wszyscy będą zadowoleni, no nie? Dobra, słuchaj, bo nam się kończy czas. Chciałbym, żebyś odpowiedział na sam koniec na takie pytanie. Jak myślisz, takie twoje, powiedzmy, zdanie, czy taka myśl, jak myślisz, kiedy otworzą szkoły, kiedy przynajmniej klasy 1-3 wrócą do szkoły? Słuchaj, no ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że z momentem otwarcia szkół zaczęła się narastać trzecia fala. No nie ona przyleciała co prawda z Anglii, ale całe zło się wzięło, wiesz, z otwarcia szkół. A więc ja myślę, że szkoły się otworzą dopiero we wrześniu, bo myślę, że już do we września będziemy mieli... Ale to nawet klasy 1-3 uważasz, że zostaną do końca czerwca? Wiesz co, klasy 1-3, no czym się różnią klasy 1-3? No tym się klasy 1-3 różnią, że przy tych dzieciach trzeba jednak jakąś opiekę w domu, no nie? No tak. Sam mam taki przypadek, co prawda żłobkowy, gdzie chcielibyśmy, żeby ten żłobek został otwarty, no ale to jeszcze raz powtarzam, wiesz, no to nie może być, słuchaj, no mamy... W województwie mazowieckim, warszawskim 3,5 tysiąca wiesz, zakażeń, a w miejscowości, no strzelę jakąś miejscowość, wiesz, w miejscowości X nie mamy żadnego zakażenia i w okolicy nie mamy zakażenia. I raptem wychodzi pan premier, wiesz, i czyta ci z kartki, że on zamyka całą Polskę. No jeżeli będziemy tak postępowali, to się nikt do tych obostrzeń nie będzie... pilnował, wiesz, no. Kto ci się będzie pilnował? Ludzie mają tych obostrzeń już po prostu serdecznie dość. No ja się wcale ludziom nie dziwię, tak naprawdę. Dobra. Ale my tu robimy pewną analizę sytuacji. My nie jesteśmy od dziwienia się, my jesteśmy po prostu od mechanizmów, które rządzą społeczeństwem i trzeba wiedzieć, że takie społeczeństwa, takie mechanizmy istnieją i że to tak się będzie rozwijało, no nie?
A to, co mówisz, że się nie dziwisz, no a czemuż się dziwisz? No tak, to będzie wyglądało, no nie? Kto ci będzie, wiesz, to też dawaliśmy chyba już taki przykład, kto ci będzie wierzył na plaży, jak po każdym wejściu do wody będziesz krzyczał, że tonę. Tonę, tonę, panie, tonę. I raptem zaczniesz tonąć, wziął i utonął, no nie? No to my mamy dokładnie to samo w tej chwili. Dobra, to tym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek, bo już tak troszeczkę czas przekroczyliśmy. Także zobaczymy, za tydzień się spotkamy i zobaczymy, co się będzie działo przez ten najbliższy tydzień. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, do zobaczenia.